Jeszcze raz powtarzam, to nie jest tak, że odwdziało mi się bycie szczęśliwym w WTF City, opustoszałem WTF City. Nie, nie, nie. To nie jest tak, że się czegoś boję. Po prostu postanowiłem wyjść sobie poza WTF City, no i co w tym złego? Czekajcie, słyszę jakieś głosy. Kurczę, wiecie co, ja idę zwiedzać dalej, świat jest piękny, ja spadam! Where's my money? Tędy szedł? Gdzie poszedł? Tam? Tam poszedł? Ludzie myślą, że przeżywają jakieś déjà, że przeżywają jakieś drzwi, w sensie déjà vu. Znaczy, no teraz to w sumie mogą przeżywać déjà vu. Nieważne. Ludzie czują, że przeżywają jakieś déjà vu. Znowu jakieś pogłoski chodzą, że jakoby się boję jakiegoś typa i przed nim uciekam. Nie, jeszcze raz dementuję, to nie jest tak. Przed nikim nie uciekam. Po prostu. Wiecie, ileż można być szczęśliwym w WTF City? Byłem tam szczęśliwy, ale klocek nie może być zbyt długo szczęśliwy w jednym miejscu. Trzeba szukać nowych szczęść. Dlatego opuściłem tamto WTF City, no i szukam dalej szczęścia na świecie. Nie zapominajmy przecież, że świat jest przepiękny. O, spójrzcie, tam spójrzcie. O, tu, zobaczcie. Jaki piękny świat. Jak tam jest ładnie. Jak tam jest cudownie. No to jak tego nie zwiedzać? Chciałoby się aż usiąść i wiecie, napatrzyć, nacieszyć oczy tę chwilę, tym widokiem, tym kominem i trawą daleko. No ale nie zrobię tego, bo ja lubię teraz często zmieniać miejsce pobytu. I czuję, że już muszę lecieć dalej. Pa! Był tu? Już poszedł? Kiedyś go dogonię spokojnie. Świat to generalnie jest prosta sprawa. Pożyczasz pieniądze? No to trzeba oddać pieniądze. Powinien to wiedzieć taki gość jak były prezydent USA, aktualny prezydent WTF. No to nie jest skomplikowana sprawa, tego uczą w podstawówce. Pożyczasz? Oddajesz. Pożyczasz? Oddajesz. W związku z tym mam pytanie. Where's my money? To wcale nie jest tak, że ja nie ogarnę jakiejś ekonomii czy coś. No nieprawda. Całe życie uczono mnie ekonomii, to znaczy brałem pieniądze od rodziców i wydawałem i... Oni to nazywali inwestycją we mnie. Od święta tam kazali jakiś ganek zamieść czy coś w ramach pracy za te kilka milionów. No ale, no komu ja tu mam ganek zamieść, co? Tu nie ma ganka, WTF nie ma ganka. Komu mam zamieść? Nie ma opcji. Idę zwiedzać dalej. No i tak jak mówiłem, świat to jest przepiękny. O, spójrzcie, za mną są buty, na przykład WTF Kloca, a tam w dół, jak spojrzycie, to jest na przykład miejsce, któremu wchodzi na strych, gdzie nagrywa. Straszny syf, straszny syf. Nie chciałbym tam iść, ale czuję, że siedzenie w jednym miejscu już dobiega końca, więc chyba będę musiał tam iść. Nie no, powiem wam, że są takie chwile, że generalnie tęsknię trochę za tymi ludźmi z WTF City. Kurczę no, jednak fajnie, no nikt tutaj na mnie nie hejtuje, ale też nikt mnie nie wielbi. Aj afer jakby mniej. To znaczy, wystarczy puścić sobie polskiego YouTube'a i tam afer jest ho, ale wiecie, to nie to samo. Oczywiście, dalej mi teraz jest lepiej niż było. No ale jakby, wiedzcie, że czasem tęsknię. I szkoda, że tych wszystkich hipków zabiła druga bomba atomowa. Szkodunia. No cóż, zwiedzam dalej. Świat jest piękny. Przed nikim nie uciekam. Przed nikim. WTF, prezydent przed nikim nie ucieka. Pamiętajcie. Co? Dalej ucieka? Spokojnie. Kiedyś skończy mu się siła. Sprawa jest prosta. Ja mam... klatę na wierzchu, on ma garnitur. Aktualnie jest po 35 stopni ciepła. Kto się pierwszy zgrzeje? On. Co wy myślicie, że to nieprzemyślane było? Nie, tu wszystko jest przemyślane. No i tak się powoli żyje na tym strychu. Całkiem fajnie. Teraz też jestem szczęśliwy, tyle wam powiem. Okazuje się, że to siedzenie w WTF City to nie jest kwintesencja życia. Chodzenie też może być kwintesencją życia. Przedtem byłem szczęśliwy ileś odcinków siedząc w mieście samotnie i było uber szczęście, teraz jest uber szczęście, że chodzę. Mam ten luksus, że mogę chodzić i przed nikim nie muszę uciekać, także wiecie, no super sprawa jakby, nie? No i tak człowiek spaceruje, aż pewnego... Co? O nie! No i tak spacerując okazało się, że chyba jednak wszystkie drogi prowadzą do WTF City. Znowu wylądowałem w swoim WTF City jakże niezbudowanym, no i cóż...
byłbym se dalej szczęśliwy jako samotny prezydent tego miasta, ale jednak teraz mi się podoba zwiedzanie, nie uciekanie, jeszcze raz przypominam, a zwiedzanie mi się podoba. I teraz będę zwiedzał, także wiecie, no tak jakby będzie i... Where's my money? Nie! Stop! 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 Mam tego dość! Mam już dość uciekania! Mam już dość... zwiedzania! Koniec! Koniec tego! Koniec tego! Mam już tego dość! Dobra, typie, doigrałeś się! Czego chcesz? Mówię to od dwóch sezonów. Money. Chcesz money? Dostaniesz swoje money. Ile chcesz tych money? A lot of money. Dobrze, wypiszę ci czek na money i pójdziesz sobie, tak? Żaden czek. Gotówka. Only cash. Jak cash? Gdzie ja ci wypłacę ten cash? Nie ma banków, typie, nie widzisz, miasto nie istnieje, banki nie istnieją. Jak ja ci mam wypłacić ten cash, co? Będą banki i wypłacę ci cash. Nie, teraz wypłać cash. Dobra, ale jak wypłacę ci cash, to się odwalisz, tak? Tak. No dobra, zrobię to. Wybuduję bank i wypłacę ci cash. Mam już dość tego zwiedzania. Ja chcę normalnie żyć. Ja chcę normalnie zjeść swojego hamburgera. I ja chcę być normalnym klocem. Koniec tego. Widzicie? Tak to się robi. Wystarczy 1500 razy powiedzieć where's my money. Doigrałeś się. Doigrałeś się. Wybuduję ci ten bank. Wybuduję to miasto WTF City. Zrobię to sam? Choćbym miał zrobić to sam. Wybuduję nowe WTF City.